na pierwszej, drugiej i trzeciej lekcji pokazałem wam, po pierwsze, że można tańczyć samą dłonią. Później wam pokazałem, że dwie dłonie można połączyć. Zaczyna się już taniec na siedzące. Później dołączyłem barki, tył, przód. Zaczyna się taniec. Na czwartej lekcji pokażę wam, jak zrobić falę, tą co wcześniej pokazywałem, dołączając barki. Więc robimy falę. Wolno wam pokażę, żebyście sobie mogli to spowolnić później. I w pewnym momencie dostawiam barki. Zobaczycie, ja zaczynam pływać. Ja płynę. Jak ten ocean z tyłu. Dzisiaj jest spokojny, więc robimy spokojnie. Jeżeli były większe fale, dostawiamy. I dostawiam barki. Teraz mogę do przodu. Zobaczcie, barki moje płyną. Ja zaczynam płynąć ciałem. Barki, ręce, faluję. Idę do przodu, biorę do tyłu, podchodzę do dziewczyny. Wszystko tutaj mi tańczy, a ja jeszcze siedzę. Jeszcze nie wstałem. I mogę na siedząco koło dziewczyny tańczyć. I pamiętajcie, róbcie to od serca, a nie po to, żeby się popisywać. Robicie to dla siebie, po to, żeby zainteresować inne kobiety, żeby widziały w tobie tancerza, fajnego gościa, a nie jakiegoś frajera, który po prostu się napina. Wiem, inne szkoły mogą wam powiedzieć coś innego. Ja na kursach będę uczył, jak zmienić twoje podejście do kobiet, do tańca, a nie będę was uczył typowych schematów. Nie, nie będę was tego uczył. Więc pamiętajcie, tańczymy. Na kolejnej lekcji pokażę wam to, co najbardziej lubię. Taniec samą głową. Tak, dobrze słyszeć. Sama głowa potrafi tak tańczyć, że a jak połączyć dalej z barkami, z dłonią, z rękoma, zaczynasz być kozakiem. I to dopiero na krześle, jeszcze nie wstałeś, a jak wrócisz na parkiet i pokażę ci wszystkie elementy, to będziesz przekozakiem. Zapraszam na darmowy kurs Dawida Ozdoby z Zanzibaru.